Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj podpisujemy umowę na dofinansowanie remontu infrastruktury sportowej z panem burmistrzem gminy Karlino. Samorząd województwa od kilku już lat realizuje z wielkim powodzeniem, cieszący się dużym zainteresowaniem wśród samorządowców, program dofinansowania czy też wspierania jednostek samorządu terytorialnego w pracach remontowych, modernizacyjnych istniejącą infrastrukturę sportową. Zakończył się program Moje Boisko Orlik. Ja może przypomnę, że województwo zachodniopomorskie jest niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o ilość wybudowanych i oddanych do użytku boisk Orlik. Dzisiaj nadszedł czas na prace, które wiążą się z modernizacją czy też remontami istniejących obiektów sportowych. Dokładamy wszelkich starań, aby właśnie z tych obiektów mogła korzystać przede wszystkim młodzież i dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego. W tym roku na ten program postanowiliśmy przeznaczyć kwotę 1 000 000 zł i tym sposobem 59 obiektów sportowych ma szansę odzyskać swój dawny blask. Gmina Karlino jest wśród tych gmin, które złożyły wniosek. Wniosek ten zyskał akceptację komisji, a następnie podczas sesji Sejmiku Województwa zyskał akceptację radnych. I tym sposobem pan burmistrz pozyskał środki, które wykorzysta na modernizację boiska bodajże w Karścinie. Dokładnie tak. Chodzi o modernizację sali sportowej w szkole podstawowej w Karścinie. To jest kwota 18 tysięcy i w ramach tych prac, oczywiście my dokładamy tutaj własne środki, natomiast w ramach tych prac będzie wykonany remont nawierzchni sportowej oraz zakup wyposażenia sportowego dla uczniów szkoły podstawowej w Karścinie. Ja tylko dodam, że myśmy po raz drugi złożyli taki wniosek w ubiegłym roku. Pieniążki przeznaczyliśmy na remont naszej starej sali sportowej w Karlinie i również zakup wyposażenia. W tym roku jest to szkoła podstawowa w Karścinie i pewnie na przyszły rok również znajdziemy jakieś zadanie, które będzie mogło się ubiegać o kolejne środki. A my planujemy kontynuowanie tego programu. To nas szczególnie cieszy. W takim razie przystępujemy do podpisania umowy. Proszę bardzo. Ja może dodam tylko, że jest to w tej edycji programu jest to maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogły pozyskać samorządy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wymienimy Jak się. To mówią, tak. Polecamy się na przyszłość. Oczywiście. W przyszłym roku zapraszamy.